ramach środy z profilaktyką, cyklicznej akcji organizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Będziemy mówić dzisiaj o pobieraniu i oddawaniu krwi w czasie epidemii koronawirusa. I o tym właśnie porozmawiam z naszym ekspertem, dr Stanisław Dyląg, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Witam serdecznie. Witam Państwa. Będziemy rozmawiać o bezpiecznym, bo tego nie powiedziałam, pobieraniu i oddawaniu krwi w dobie pandemii. Panie dyrektorze, no nie da się ukryć, że epidemia zmieniła nasze życie, zmieniła nasze przyzwyczajenia. Pytanie, czy w związku z epidemią zmieniła się sytuacja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach? Czy epidemia zmieniła aktywność krwiodawców? Sytuacja epidemiologiczna w Polsce zmieniła życie w każdym właściwie celu, również i w ochronie zdrowia, również i w naszym postępowaniu codziennym, jeśli chodzi o służbę krwi. Przede wszystkim wiele szpitali zmniejszyło liczbę albo odwołało w ogóle, czy przesunęło na inny okres planowe zabiegi operacyjne. Oznacza to, że my, nie mając określone zapasy krwi, no nagle musimy tak gospodarować, żeby nie doprowadzić do przeterminowania. Wobec tego zwróciliśmy się do naszych krwiodawców o to, że jeśli w najbliższym czasie mają do nas przyjść, a my posiadamy jeszcze zapasy, to zapraszamy wszystkich dawców za 2 tygodnie, za 4 tygodnie, bo wtedy nikt z nas jeszcze nie wiedział, jak będzie sytuacja w najbliższym czasie wyglądała. I przeprosiliśmy również dawców, że odłóżmy naszą wizytę na późniejszy okres i to spowodowało nie tylko u nas na Śląsku, ale i również w całej Polsce, że te zapasy, które mieliśmy zgromadzone, a z kolei miesiąc marzec jest w całej Polsce i nie tylko w Polsce, jest takim okresem, kiedy my spośród wszystkich miesięcy w ciągu roku, w tym miesiącu mamy największy pobór. I stąd też nasze zapasy na początku miesiąca były bardzo wysokie. Panie dyrektorze, zapotrzebowanie na krew i na składniki krwi jest przez cały rok. I tego nie zmieni żadna epidemia. Czy w związku z tą sytuacją epidemiologiczną teraz jest szczególnie duże zapotrzebowanie na odrobienie tych zmniejszających się zapasów krwi? Służba krwi cały czas monitoruje stan sytuacyjny, czy jak sytuacja wygląda w Polsce, jak się przedstawia i zapotrzebowanie w tym pierwszym okresie, zapotrzebowanie ze strony szpitali zmniejszyło się o około 50%. I to oznacza, że my cały czas monitorując sytuację w kraju musimy widzieć i mieć codziennie dokonywane analizy, żeby istniała pewna równowaga między zapotrzebowaniami ze szpitali, a naszymi możliwościami zabezpieczenia wszystkich zabiegów operacyjnych. Pacjent, szpital mają się czuć wszyscy bezpiecznie, a my jako służba krwi mamy to zagwarantować i zabezpieczyć. Pytanie, które na pewno zadawali sobie i nadal zadają chorym krwiodawcy, być może też pierwszorazowi ci, którzy chcieliby po raz pierwszy oddać krew, czy to jest bezpieczne? Czy oddawanie krwi w dobie epidemii no jest bezpieczne dla zdrowia? No i czy nie grozi żadnymi konsekwencjami? To znaczy, czy podczas oddawania krwi można się zarazić? Służba krwi w Polsce przygotowała się do bieżącej sytuacji i każdy dawca, czy też potencjalna osoba, która chciałaby zostać dawcą, czy pierwszorazowy, to dla każdej z tychże osób przygotowaliśmy się, w jaki sposób należy przeprowadzać akcję oddawania krwi. A więc jeszcze mogę tylko dodać, że w tym pierwszym okresie odwołaliśmy również wszystkie akcje wyjazdowe, ambulansowe, bo nie było takich potrzeb ze strony szpitala. I teraz analizując sytuację, no, musieliśmy zadbać również nie tylko o bezpieczeństwo dawców, ale i o bezpieczeństwo pracowników, którzy no, pobierają tę krew. A więc każdy dawca przed wejściem do naszej placówki, czy to w budynku LCKiK w Katowicach, czy też w terenowych naszych placówkach, terenowych oddziałach, czy też w ambulansie, każda osoba, która zechce oddać krew, czy ma zamiar, musi przejść tak zwaną wstępną kwalifikację. Czyli osoba musi wypełnić taki w zmniejszonym wymiarze taki kwestionariusz, a więc przede wszystkim, czy w ciągu ostatnich 2 tygodni osoba nie przebywała za granicą.
czy, bo to jest wymóg, tak? Czy osoba nie miała kontaktu z osobą zarażoną, bądź z osobą, która przebywała na kwarantannie, czy osoba no, nie kaszle, czy nie ma temperatury i zawsze taka osoba przed wejściem do budynku ma dokonywany również pomiar temperatury. Więc każda osoba, która zgłasza się do nas, otrzymuje maskę, otrzymuje rękawiczki. Każda osoba po przejściu tej wstępnej kwalifikacji, jeśli te kryteria, jeśli nie ma przeciwwskazań, dopiero osoba może wejść do obiektu, nazwijmy stacjonarnego, bądź do ambulansu. I ta osoba umyć musi najpierw ręce, później odkazić i dopiero podlega właściwemu procesowi rejestracji, tak jak to było dotychczas. Czyli rejestruje się, wtedy otrzymuje również ankietę już taką jak w ciągu całego roku, po tej wstępnej pierwszej kwalifikacji oczywiście. I osoba wypełnia i dopiero wtedy mogą być dalsze czynności prowadzone. I po raz drugi również jest dokonywany pomiar temperatury i jest kwalifikacja lekarska. I dopiero wtedy, i oczywiście nasz personel również jest zabezpieczany, a więc mieliśmy i przyłbice, mieliśmy maseczki, każdy z pracowników oczywiście rękawiczki, bo my musimy również wiedzieć i zadbać o to, żeby pracownikom służby krwi zagwarantować bezpieczeństwo. I dopiero po spełnieniu tychże kryteriów i dopiero po kwalifikacji lekarskiej, dopiero możemy przystąpić do pobierania krwi. Panie doktorze, załóżmy, że spełniamy wszystkie wymogi i te kryteria, aby zostać krwiodawcą. Kiedy i gdzie możemy oddać krew? I pytanie, czy działają, funkcjonują te mobilne punkty do poboru krwi, tak zwane krwiobusy? My w dalszym ciągu analizujemy stan zapotrzebowania ze strony szpitali, bo musimy jakąś pewną równowagę tutaj zachować. I w tej chwili oceniamy, że poziom, nazwijmy, zamówień, zapotrzebowań ze strony szpitali osiąga około 70-80% tego, co w normalnych czasach. A więc nie jest to jeszcze 100%. Wobec tego już nasze placówki otwieramy, które były na czas no, takiej sytuacji epidemiologicznej, były zamknięte w Dąbrowie Górniczej i w Cieszynie. I wycofaliśmy się wcześniej z akcji wyjazdowej. W tej chwili my to, nazwijmy, powracamy do tych właśnie, do organizowania akcji wyjazdowych i ambulanse już wyjeżdżają na akcję w teren. Doktorze, i też podsumowując naszą rozmowę, jakby Pan zaapelował do krwiodawców i przekonał ich, że oddawanie krwi w dobie epidemii jest bezpieczne i nie zagraża naszemu zdrowiu? My chcielibyśmy zaapelować do krwiodawców, odwiedzajcie nas, zapraszamy serdecznie, istnieje już możliwość rejestrowania się albo telefonicznie, albo internetowo, ale Panie doktorze, krew musi krążyć, także nie bójmy się oddawać krwi, nie bójmy się zostać krwiodawcami, jest to bezpieczne. To nic nie kosztuje, a jakże możemy poprzez swoją ofiarność 10-20-minutową, a jakże możemy w ten sposób pomóc tym, którzy tej krwi będą potrzebować, czy potrzebują. Natomiast co jest niezwykle istotne, Śląsk jest takim regionem, jest to takie zagłębie transplantacyjne. Tutaj wykonuje się najwięcej operacji, tutaj dokonuje się najwięcej przeszczepów i wszystkie właściwie narządy, które są przeszczepiane, to tutaj można je w naszych klinikach dokonać, ponieważ mamy świetnych specjalistów. To nic nie kosztuje i jest bezcennym darem, który możemy podarować innym. Doktor Stanisław Dyron, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.